WIG20, DAX i S&P 500 według technik Fibonacciego. Witam Państwa po krótkiej przerwie 10 czerwca. Kilka słów na temat bieżącej sytuacji technicznej omawianych tutaj wykresów. Ciekawie to wygląda na WIG-u 20, zresztą jak się za chwilę okaże również na indeksie DAX i S&P 500. Wszędzie testujemy stosunkowo istotne opory. Na WIG-u 20 znamy już z wcześniejszych komentarzy przedział 2501-2513. Stosunkowo istotna zapora podażowa zbudowana na bazie projekcji układu prospadkowego XABCD. Czerwone oznaczenie na wykresie. No i jak już zdążyliśmy się zorientować, doszło tutaj do wzrostu presji podażowej, ale na razie trudno mówić o jakichś negatywnych, potwierdzających wskazaniach technicznych. Za takie uznałbym dopiero zanegowanie strefy wsparcia 2454-57. Według mnie ważna, krótkoterminowa zapora popytowa Fibonacciego, posiadająca dodatkowe wzmocnienie w postaci median line. Jej zanegowanie w kontekście nieudanej próby zanegowania testowanego w tej chwili oporu wygenerowałoby krótkoterminowy sygnał słabości zapowiadający kontynuację ruchu spadkowego. W tej chwili jednak notowania przebiegają w okolicy węzła 2501-2513, a ten wspomniany wzrost presji podażowej nie jest póki co jakoś silnie odczuwalny. Kluczowa strefa oporu to niezmiennie obszar 2550-56 i tak jak podkreślałem wcześniej, strefa o tyle istotna również z punktu widzenia ujęcia średnioterminowego, że wypadają tutaj projekcje symetrycznego układu ABCD, dodatkowo w pobliżu przecinają się dwie linie. Na kontraktach z kolei doszło niemalże do konfrontacji w tym węźle 2499-2505. Strefa, o której również sporo pisałem, w tej chwili w jej rejonie rozwija nam się ruch boczny. Przypomina to kształtem intradayową formację głowy z ramionami, ale tak jak sugerowałem w komentarzu, większe znaczenie należałoby przypisać tutaj w tym ujęciu oczywiście krótkoterminowym strefie 2459-61. Kluczowe znaczenie, zdecydowanie większe znaczenie posiada obszar 2443-47 posiadający wzmocnienie w postaci czerwonej median line i zanegowanie tej strefy wygenerowałoby już relatywnie silny sygnał techniczny. DAX i również test oporu, znanego oporu 10033-10080. Trudno na razie mówić o wzroście presji podażowej. Istnieje zatem potencjalne zagrożenie wzrostu aktywności niedźwiedzi. Potwierdzeniem byłoby przełamanie strefy 9755-9775. Zanegowanie z kolei układu XABCD świadczyłoby o utrzymującej się sile rynku, co w konsekwencji mogłoby, mówiąc w cudzysłowie, podnieść wartość indeksu o kolejne 300 punktów, bowiem kolejna zapora podażowa to węzeł 10338-75. Indeks S&P, ciekawie zadziałało tutaj na pewno, zadziałał ten obszar 1917-22. Widzimy, że nie był to przypadkowy obszar celowy. Po zanegowaniu zaczął pełnić rolę zapory popytowej, kontynuacja ruchu i test kolejnej strefy oporu 1948-54 z punktu widzenia ujęcia krótkoterminowego. Istotny powinien się okazać właśnie wynik konfrontacji w tym przedziale. Pierwszy negatywny sygnał to dopiero zanegowanie strefy 1917-22. W tym przedziale, warto to podkreślić, wypadają w tej chwili również projekcje zniesienia wewnętrzne wygenerowane na bazie bieżącego impulsu popytowego. Dziękuję bardzo.